jak zasypujemy silos zbożowy, to już kilka razy u nas się pojawiło, razem z filmami ze żniw. Dzisiaj proces odwrotny, rozładunek. Sceneria zimowa, no ale zazwyczaj zboże o tej porze sprzedajemy. No i taką metodę sobie przyjąłem, czyli usypujemy tira zboża, do środka wchodzę, szczotka i obmiatanie tych wszystkich śrubek, bo wydawałoby się, no co tam taka mała śrubeczka, ile ona może brudu zatrzymać, no a jest na niej dosyć dużo. Grawitacyjnie leciało coś około, ale echo niesie. Grawitacyjnie leciało coś około 80 ton. Silos bin 100 mieści. Zazwyczaj zasypujemy go do pojemności maksymalnie 97 ton. Czyli te 15-17 ton trzeba zgarnąć. Samo już nie poleci. Coś, czego bardzo nie lubię, czyli łopata i trzeba się dokopać do drzwi, żeby je otworzyć. A tak sobie pomyślałem, a jakby te drzwi były jeszcze jedne, albo były wyżej. Jeszcze jedne i obręcz wyżej. Bez problemu można było je otworzyć, żeby kabelek wyciągnąć od podajnika zgarniającego. Z tym, że no, na pewno co niektórzy napiszą, że można przewlec ten podajnik przez ośkę, na której jest umocowany ten kabelek. Nie podajnik, tylko kabelek. No ale ja wolę, no całkowicie go nie widzimy, nie wiadomo co się z nim dzieje, może gdzieś tam go przeciąć. Wolę taką metodę, odkopać drzwi, wyrzucić kabel na zewnątrz, widzimy cały czas co się z nim dzieje, kontrolujemy to. Zazwyczaj podajnik zasypywaliśmy w tej pozycji, czyli do drabinki lineczką uwiązany za haczek do góry, gdyż była obawa, jakby miał być zasypywany w ten sposób, to czy on ruszy. No ciężar zboża sporo, dosyć mocno go przydusza. Pierwszy rok odważyliśmy się, tylko że na takiej deserce można powiedzieć, że aby to kółko nie było w 100% przyduszone, więc robiliśmy niego. Kółeczko jest w powietrzu.
No i zasypaliśmy. No, Rydzyk fizyk, w razie czego będę odkopywał podajnik, aby ruszył, ale nic się nie działo, bez problemu ruszył. Zasypywanie go w tej pozycji miało dosyć duże minusy, bo nie było łatwo wcisnąć go aż do podłogi, żeby się zagłębił. Trzeba się trochę było pobawić. Podajnik podpodłogowy, czyli żmijka 150 mm średnicy, zasilana silnikiem elektrycznym, tylko że 2,2 kW, ale wolnoobrotowy. Tutaj mamy na szyberek, który otwieramy dźwigienką. Zazwyczaj otwieramy na 40 do 50% maksymalnie. I on tłoczy na... Podaję na żmijkę pionową. Zmiana gdzie żmijka ma sypać, czy do silosu, czy na rurę do rozładunku. Dźwigienkami. Jakie tempo podawania? Coś około 20 ton na godzinę, czyli można powiedzieć, że identycznie co załadunek. A żmijka pionowa Fi 200 napędzana silnikiem 7,5 kW.